Dzień dobry kochane, zapraszam Was na nowy przegląd do sklepu Action. Mam nadzieję, że jesteście gotowe na kolejną ogromną dawkę nowości. Weźcie sobie kawkę albo herbatkę, rozsiądźcie się wygodnie, a ja pokażę Wam, jakie produkty zagościły na półkach. Na początku chciałam Wam pokazać tą ozdobę, jest to taka choinka w worku świętego Mikołaja. Są również prezenty i za taką dekorację zapłacimy 75 zł. Pojawiły się również nowe Mikołaje, kosztują niecałe 45 zł. Dostępny jest kolor biały, czerwony oraz czerwono-szary. Tutaj mamy również nowe, ogromne skrzaty i czy widzicie tą cenę? 38 zł, a ten skrzat jest naprawdę ogromny. Tutaj jeszcze w nowościach znalazłam takie bombki. One są składane, więc możecie je znaleźć w ten sposób zapakowane. Kosztują 25 zł. Dostępnych jest kilka konfiguracji kolorystycznych. Tutaj na etykiecie sobie możecie zobaczyć, jakie są dostępne. Kolejny nowy świąteczny produkt to taki kominek LEDowy. Występuje w kolorze starego złota oraz w kolorze srebra. I to srebro też jest tak delikatnie postarzane. Wiem, że wśród moich widzek jest wiele fanek takich dekoracji LEDowych. Tym razem z tej serii Magic Village pojawiły się karuzele i kosztują niecałe 47 zł. Mamy kolor biały oraz czerwony, a tutaj jeszcze takie figurki. Zobaczcie, jak one fajnie się prezentują. Kosztują niecałe 19 zł i tutaj również są to dekoracje LEDowe. Tego typu gwiazdki bardzo mi się podobają i sama zastanawiam się nad ich zakupem. One pięknie prezentują się w oknie. Tutaj jeszcze mamy taki łańcuch LEDowy za 23 zł, również wykonany z tych gwiazdek. Kolejna świetna nowość to takie aniołki w trzech kolorach. One są brokatowe i ponownie podświetlane LEDami, kosztują niecałe 9 zł, ale te gwiazdeczki również bardzo mi się spodobały. Zobaczcie, jak one świetnie wyglądają, ale myślę, że po włączeniu będzie wyglądała jeszcze ładniej. Za niecałe 14 zł możecie znaleźć jeszcze taki łańcuch LEDowy z kulami, a przy okazji pokażę Wam nowe bombeczki. Spójrzcie tylko na to, jak one cudownie wyglądają. Ja jestem po prostu zachwycona. Piękne połączenie brązu wraz ze złotem. Za sztukę płacimy 9 zł i 69 groszy. Powiem Wam, że bombki w Action w mojej opinii są naprawdę przepiękne, starannie wykonane i myślę, że każdej choince dadzą spektakularny wygląd. Tutaj za 4 zł i 69 groszy znalazłam jeszcze dosyć nietypowe połączenie brązu ze złotem oraz z granatem, ale wygląda to bardzo elegancko. A jeżeli lubicie bardzo dużo kolorów, to tego typu bombki na pewno Wam się spodobają. One kosztują 5 zł i 95 groszy. Myślę, że przy lampkach choinkowych one też będą miały bardzo ładny wygląd, ponieważ całość będzie pięknie się błyszczeć. Tutaj jeszcze mamy zawieszki, które wydaje mi się, że już pokazywałam Wam ostatnio, ale wychodząc z działu świątecznego znalazłam taką torbę wykonaną z najmodniejszego barankowego materiału. Kosztuje niecałe 23 zł i mamy dostępny również kolor karmelowy. Ona ma długi pasek, jest on regulowany, więc myślę, że na pewno znajdzie wiele swoich zwolenniczek. Tutaj mam jeszcze Wam do pokazania nowe metalowe świeczniki, a ten świecznik w kolorze srebrnym też jest nowością. Ostatnio pokazywałam Wam ten szklany, więc na pewno kojarzycie je z moich przeglądów. Tutaj rzecz, którą widziałam po raz pierwszy, jest to polerka do zębów za 13 zł i 95 groszy. Mamy 12 wymiennych końcówek. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim. Dajcie znać, co sądzicie o takim sprzęcie. Oczywiście tradycyjnie w Action mamy również zestawy do wybielania zębów, ale mam totalny kolejny hit. W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam środki czyszczące od fabulozy o świątecznych zapachach, a teraz pojawiły się również odświeżacze do tkanin różnych
również w tych samych pięknych zapachach. Czerwony jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Polecam Wam sprawdzić ten zapach przy następnych zakupach w Action. Za taki odświeżacz płacimy 8 zł. 88 groszy. Wybrałam się również na dział z kosmetykami, żeby zobaczyć, czy zagościło tam coś nowego. Mamy na przykład taki zestaw prezentowy za niecałe 2 dyszki, ale znalazłam również nowe maski do twarzy i to są takie maski bąblujące, jeżeli tak możemy to nazwać. Ja już kiedyś coś podobnego testowałam, na pewno kojarzycie te maseczki z mojego kanału, a tutaj jeszcze coś dla fanek bajek Disneya. Są to nowe maseczki z motywami księżniczek za 4,95 zł. Kolejny produkt, z którym spotkałam się po raz pierwszy, to takie serum za niecałe 10 zł. Mamy serum chroniące komórki skóry. Tutaj, jeżeli chodzi o to pomarańczowe opakowanie, jest to serum kolagenowe i ujędrniające. Natomiast to serum w kolorze różowym ma za zadanie wygładzić zmarszczki. Za takie serum zapłacimy 9 zł. 95 groszy. Wiem, że uwielbiacie organizery z Action, ja również je uwielbiam, tak więc jak zobaczyłam tą nowość, to od razu musiałam Wam ją pokazać. Jest to bardzo ładny organizer na kosmetyki, wykończony różowym złotem, kosztuje 19 zł. 95 groszy. To jest idealne rozwiązanie na zorganizowanie np. szminek, lakierów do paznokci, konturówek i tego typu drobiazgów. Ostatnio pokazywałam Wam ten organizer na patyczki kosmetyczne, a teraz pojawił się taki organizer na waciki za niecałe 9 zł. Tutaj jeszcze znalazłam nowy zestaw błyszczyków od marki Max & More. Kosztuje taki cały zestaw tylko 12 zł, a mamy zestaw aż 5 błyszczyków. Przechodząc jeszcze obok działu damskiego, znalazłam najmodniejsze spodnie. Obecnie znajdziecie je w każdej sieciówce, a w Action kosztują niecałe 31 zł. Dostępny jest również kolor szary. Mi oczywiście bardziej spodobał się ten kolor beżowy. Materiał jest bardzo delikatny, milutki, przyjemny, tak więc koniecznie je sprawdźcie. Ale tutaj mam totalny hit. Sama w to nie uwierzyłam, jak zobaczyłam, że obecnie w Action dostępne są zawieszki zapachowe od marki Fabuloza. Wszystkie dostępne zapachy są z kolekcji świątecznej i co najlepsze, za dwupak płacimy 6 zł i 58 groszy. Jestem zachwycona. Cieszę się, że na moim kanale możecie znaleźć takie perełki i cieszę się, że możecie się o nich jako pierwsze dowiadywać. Ja uwielbiam Fabulozę, polecałam Wam już ją niejednokrotnie i myślę, że te produkty też nas nie zawiodą. A kolejna piękna nowość to te kubeczki, a w sumie też klaneczki z podwójnym dnem. Kosztują 9 zł i 95 groszy, mają pojemność 300 ml i również mają w środku konfetti. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie, a cena jest mocno konkurencyjna w stosunku do kubeczków i szklaneczek dostępnych w Pepco. Ostatnia piękna nowość to coś dla fanek różu, czyli na przykład dla mnie. Jest to nowy dziadek do orzechów, który kosztuje niecałe 25 zł. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!